Dzień dobry. Taki jest widok z Jawora. Jawor, ośrodek taki wypoczynkowy. Jest mega, mega wygodna opcja tutaj przyjechać. Ja wczoraj jechałem z Warszawy. Wyjechałem o 15 i postanowiłem pojechać sobie dalej. Nie wracać do Częstochowy i pojechałem do Ustroń. No i tutaj kosztuje 85 zł ze śniadaniem. To prawie za darmo. Przepyszne śniadania. Fajne widoki. Tutaj jest cisza, bo ten ośrodek wypoczynkowy Jawor znajduje się na takiej wysokości, nie na terenie miasta, ale tu jest maksymalnie cicho. Po lewej stronie jest kolodziej. Tam jest basen, jest bardziej może luksusowo, ale nie bardzo mnie to interesowało. Najważniejsze by było pokój, łazienka i jakieś śniadanie. Taki jest pokój, tylko oczywiście jest niesprzątany. Sofa jest rozkładana. Jeżeli chcecie Netflix oglądać, proszę bardzo, tutaj. Bardzo fajna opcja, można sobie wypożyczyć rowerek w cenie 9 zł na 24 godziny. GeoVelo firma się nazywa i naprawdę polecam w cirku w Ustroniu. Są dużo tych stacji i na spokojnie można sobie na dobę lub na dwie, za dwie doby 18 zł to jest nic. Oczywiście to nie jest rowerek górskim, ale na takie krótkie przyjazdy to można skorzystać. No i taka łazienka zwykła. Hop, hop, hop. No. Taka łazienka. Wszystko w stanie takim lat 90. Ale ja uważam, że w góry nie wszyscy jeżdżą, by żyć z luksusem. Tym bardziej za takie pieniążki to naprawdę się opłaca. Fajna wentylacja, nawet jeszcze działa ogrzewanie. No i tak. Co by jeszcze powiedzieć? Aha, tutaj mamy. Wczoraj byłem jeszcze w Cieszynie, też szybko pojechałem. Przy okazji też jest fajne miejsce, miasto, rzeka do spacerów. Nad rzeką jest taka troszkę droga rowerowa. No. Bardzo często zmienia się tu pogoda. Może być 3 razy dziennie słońce, 3 razy dziennie deszcz. Teraz jest plus 12, no i trzeba mieć ciepłą odzież. Są takie wyciągi z tego, nie korzystałem, bo nie mam czasu, ale jeździłem tutaj na ci, nie pamiętam jak się nazywa, bardzo znana, Czarto. Coś takiego, wiecie o co chodzi. No, tam kosztuje 28 zł w dwie strony. No, spójrzcie jak chmury się przemieszczają, nawet widać. Tutaj po lewej stronie bardziej widać. Ja w dzieciństwie mieszkałem w takiej miejscowości w górach u nas, w Karpatach, w lwowskim obwodzie. Jelenkowate nazywa się taka miejscowość. No i patrzcie, było słońce i teraz nagle poszedł deszcz.
No, taki jest Jawor. Parking z góry. Zawsze są tanie oferty na booking.com. Albo bezpośrednio można u nich tutaj troszeczkę drożej rezerwować. A jeżeli ktoś lubi wyższy standard, no to jest Kolodziej. Tutaj obok i jeszcze inny garnek, coś nie pamiętam takiego. Fajnie jest, tutaj sobie ktoś spaceruje, a nie przeszkadza im deszcz. Pozdrawiam wszystkich. Do widzenia, pa, pa.